Bajki nieznane, dawniej pisane. O tym, jak jeden utopiec chciał się ożenić. Był raz jeden mały utopiec, który chciał się ożenić. Wybierał i wybierał między utopcównami, lecz żadna mu się nie podobała. Jedna była zezowata, druga kudłata, trzecia kulawa, czwarta garbata, piąta szczerbata i szpetnie szepleniła. Szósta miała krzywe nogi, a siódmej już w ogóle nie było. Postanowił przeto ożenić się z dziewczyną taką zwykłą, żyjącą na ziemi. Wyłaził przeto z wody, przemieniał się w przystojnego młodziana i szukał na ziemi takiej dziewczyny, która by mu mogła wpaść w oko. Długo nie szukał, bo gdy pewnego razu wynurzył się z rzeki, a ta rzeka nazywała się Olza, ujrzał przewoźnikową gustlę. Gustla była bardzo piękna i gdy ją utopiec zobaczył, mruknął do siebie. Super, lajdy kandy, to jest śliczna dziewczyna, muszę ją sobie namówić. Gustla mieszkała blisko Olzy, gdyż jej ojciec był przewoźnikiem i przewoził na promie ludzi z jednego brzegu na drugi. Najwięcej zaś przewoził górników, wracających w nocy z pracy. I dobrze. Utopiec był bardzo chytry i najpierw chciał sobie pozyskać ojca Gustli, starego przewoźnika. Przychodził więc do niego wieczorami, gdy on siedział w swojej budce i drzemiąc czekał na górników. Przychodził i grał z nim w karty. Czasem wygrał utopiec, lecz częściej wygrywał przewoźnik. Utopiec nie dał poznać, że jest utopcem. Gdy przewoźnik pytał go, skąd jest, wskazywał za siebie i mawiał: a, ze sąsiedniej dziedziny. A jak się nazywasz? Hanys. A co porabiasz? A nic, jestem taki bogaty, że nie muszę nic robić. Czasem przychodził do przewoźnika przed godziną 12 w południe i także grał z nim w karty. A gdy na kościelnej wieży już wydzwaniano na anioł pański, przychodziła Gustla z obiadem dla swojego ojca. No i często zastawała w budce tamtego przystojnego młodziana, który jej także wpadł w oko. I tak, słowo do słowa, wdali się w rozmowę. Dziwiło tylko przewoźnika, że gdy młody człowiek odchodził, to na tej ławie, gdzie zwykł siadać, zawsze było mokro. Ale nic. Utopiec często przychodził pod wieczór pod okna Gustli i wołał lub lekko na nią gwizdnął. Gustla wyglądała wtedy i strasznie była rada. Już lecę! Wołała i wybiegała do utopca, który prosił, żeby go nazywać Hanysem. Szli potem na przechadzkę. A po drodze sobie opowiadali o różnych rzeczach. O pogodzie, o deszczu, o tym, jak pięknie świeci słońce i jak jest ładnie. O wiośnie, że kwiaty mile pachną, a najpiękniej pachnie róża. Ty jesteś podobna do róży, mawiał zawsze Hanys, a Gustla była strasznie rada. Mówili też o tym, jaki świat jest piękny i jakim będzie dobrze, kiedy się pobiorą. On szeptał, że będzie ją miłował do grobowej deski i że gdyby mógł, to by jej przyniósł w dzbanuszku ptasiego mleka, gdyż tak bardzo ją miłuje. Tak bardzo, że trudno to opisać. Gdy nadchodziła sobota, namawiał ją, żeby szli razem na zabawę taneczną do Darkowa, a matka przyzwalała. W karczmie grała pultkowa kapela, a kiedy Hanys tańczył z Gustlą, wszystkie dziewczyny zazdrościły jej tak pięknego, zgrabnego i wytwornego kawalera. Próbowały go odbić, ale nic z tego nie wychodziło. Pewnego razu matka rzekła tak. Słuchaj, Gustla, więc chodzisz i chodzisz z tym jakimś tam Hanysem. Ale kto to jest? Nie wiem, mamulko. On mi nie chce powiedzieć. Wiesz, bo mnie się on trochę nie podoba. Dlaczego? Bo taki jakiś dziwny. Bo wiecie, mamulko, co wam powiem? No co, ceruszko? Dla mnie on też jest jakiś dziwny. Po jakiemu? Bo gdy czasem jesteśmy na przechadzce,
a potem się żegnamy, a on mnie pocałuje, to... to ma takie zimne usta. Zimne, powiadasz? Zimne jak lód. A co jeszcze mi powiesz o tym istnym? Wiecie, mamulko, jeszcze jedno jest mi dziwne. Bo gdy jesteśmy na zabawie tanecznej i tańczymy, to on tańczy tylko do północy. A gdy zegar na kościelnej wieży zacznie wybijać 12, to powiada: Gustlo, chodź, bo ja już muszę iść. No i co dalej? Zapytała matka. Więc idziemy, a gdy mnie odprowadzi i pocałuje w usta, to znowu ma takie zimne jak lód. A potem wraca w kierunku rzeki i tam znika. A czasem słyszę taki plusk, jakby do wody wskoczył. Gdy raz mu o tym powiedziałam, to on śmiał się, powiadał, że mi się coś wydawało, że to może szczupak fajtnął ogonem albo brzeg się oberwał. Z pewnością, rzekła matka. I nic już więcej nie powiedziała. Rzekła jednak swojemu mężowi. Wiesz, chłopeczku, bo ten istny, co z naszą gustlą chodzi i kamraci się, coś mi się nie podoba. Czy to ten, co grywa ze mną w karty? No, ten sam. Bo wiesz, babeczko, mnie też się nie podoba, bo siedzi i gra. A potem wstaje i odchodzi, gdy zacznie kościelny dzwon bić na północ. A w tym miejscu, gdzie siedział, wiesz, na tej ławie, jest zawsze mokro. Ja już tak pomyślałem, czy to nie jest utopiec. Nic nie mówmy, Gustli, a ja dowiem się, czy to utopiec. A jak się dowiesz, babeczko? To już moja rzecz, chłopeczku. Przewoźnik pomyślał, że jego mądra żona wymyśli coś, żeby dowiedzieć się prawdy. Poszedł więc nad Olzę, by przewozić wracających z nocnej zmiany do domu, a matka Gustli już wiedziała, co ma zrobić. Przyszła sobota. Matka zapytała Gustlę, czy dzisiaj idzie z tym istnym na zabawę taneczną. Idę, mamulko, bo był tu wczoraj i bardzo pięknie prosił, żebym poszła. To dobrze, Gustlo, bo ja pójdę z tobą. Dobrze, mamulko. Pod wieczór pomagała ubrać się Gustli, a już miała przygotowaną w szafie taką roślinę, która rośnie w ogrodzie, a nazywa się przytulia. Wiedziała, że kto tę roślinę nosi przy sobie, jest bezpieczny, bo żaden niedobry duch nie ma do niego dostępu. I gdy matka ubierała i stroiła Gustlę, rozczesała jej włosy, a gdy splatała jej warkocz, to zręcznie wplotła ową przytulię, o czym Gustla nie wiedziała. Poszły więc na zabawę do karczmy, a tam już muzyka grała i chłopcy tańczyli z dziewczynami. Matka usiadła z Gustlą pod ścianą i obie czekały, co dalej będzie. Gustla była spokojna, bo umówiła się, że Hanys przyjdzie do karczmy, jeżeli już jej nie zastanie w domu. Siedzą więc tak obie na ławie, pod ścianą, czekają. Gustla jednak długo nie siedziała, bo zaraz chłopcy zaczęli się koło niej kręcić i prosić do tańca. A Gustla lubiła tańczyć. To też tańczyła aż radość, a chłopcy dobijali się o nią. A inne dziewczyny były bardzo zazdrosne i plotkowały brzydko. A że ma krzywe nogi, a że policzki nabarwiła sobie takim czerwonym papierkiem, w jakie owinięta jest cykoria, a że brwi uczerniła sobie spalonym korkiem, a że ma jedno ramię wyższe, a że nie jest gospodarna i że nie umie robić, nawet guzika nie umie przyszyć, a że to i że tamto i... kupę tego naplotkowały. No a to wszystko była nieprawda. I gdy tak Gustla tańczy, wciąż się rozgląda za swoim Hanysem. Jest! Ujrzała go nareszcie stojącego w progu karczmy. Skinęła na niego, by podszedł. Przecież nie wypada dziewczynie podchodzić do kawalera. No chodź! Kiwała palcem. A Hanys nic. Potrząsa głową, że nie pójdzie. No chodź, nie bądź taki! Wołała go Gustla. A on znowu potrząsa głową, że nie podejdzie. A stoi taki smutny, że aż dziwny. A gdy Gustla jeszcze kilka razy nań skinęła, by jednak do niej przyszedł, że nie musi obawiać się jej matki, a on wciąż stał smutny i głową w milczeniu potrząsał, że nie pójdzie, rzekła. A to stój, trąbo jedna! I tańczyła z innymi chłopcami. A Hanys stał w progu niesłychanie smutny, jakby mu ktoś bliski umarł, albo jakby dużo pieniędzy zgubił. Gustla zaś bawiła się pięknie i ani się spostrzegła, gdy na kościelnej wieży zegar ją wybijać 12.
wtedy matka rzekła do niej: Gustlo, chodź, już idziemy. A gdy tak idą drogą, to Hannes szedł za nimi kilka kroków i coraz tak powiada: Wyrzuć z włosów przytulią, to ty będziesz moją miłą. A za chwilę znowu: Wyrzuć z włosów przytulią, to ty będziesz moją miłą. Gustla słyszała, że mówi coś o jakiejś przytulii, lecz nie rozumiała, o co mu chodzi. Zapytała przeto matki: Mamulko, co on tam mamrze pod nosem? Chodź, chodź, ceruszko, rzekła matka. On jest kapkę pijany, coś tam plecie. Idą więc i nie zwracają uwagi na Hannesa, powtarzającego wciąż proszącym głosem: Wyrzuć z włosów przytulią, to ty będziesz moją miłą. Doszło aż do rzeki, a tu naraz plums! Patrzą się, a miły Hannes w rzece. Zniknął pod wodą i już go nie było. Maryjko święta, krzyknęła Gustla, mój narzeczony się utopił. Chodź, ceruszko, chodź, rzekła matka i pociągnęła narzekającą Gustlę za sobą. A gdy już były w domu, rozplotła jej warkocz i wyciągnęła z niej przytulię. Widzisz? Rzekła. Oto jest przytulia, a kto ją nosi, zły duch nie ma do niego przystępu. A ten twój narzeczony, ten jakiś tam Hannes, to był utopiec i chciał się z tobą ożenić. Byłby cię wciągnął pod wodę, utopił i wtedy byłabyś jego żoną i stałabyś się utopculą. Widzisz? I potem już wszystko było dobrze. Utopiec nie ożenił się z Gustlą. Już więcej nie przychodził do przewoźnika, żeby grać z nim w karty i musiał sobie wyszukać żonę wśród tych sześciu utopcuwien. Wybrał też Szczerbatą. I w jesieni, kiedy rozpoczęły się wielkie deszcze, odbyło się jego wesele w rzece Olzie. Wtedy woda w Olzie tak bardzo wezbrała, że ukradła przewoźnikowi prom i zabrała z sobą nawet tę budkę z brzegu, w której czekał na górników. I zabrała jeszcze na dodatek wielki kęs z brzegu. Przewoźnik wtedy powiedział: Widzicie, jak ten gist utopiec teraz się mści? Zły jest jak ciernie, że nie udało mu się zdobyć Gustli. I teraz wydziwia w rzece i czyni ludziom krzywdę. A to gist zagiżdżony! I tak skończyły się zaloty utopca. Gustla zaś wyszła za mąż za bardzo porządnego chłopca.